dzisiaj pokazaliśmy czystą definicję piłkarskiego powiedzenia, jak przegrać wygrany mecz. Pierwsza połowa całkowicie pod naszą kontrolą. Zamykaliśmy Sandecję na własnej połowie, mieliśmy sytuację na 3-0. No i w pewnym momencie dzieje się coś niewytłumaczalnego. Brak kontroli emocji. Nie wiem, czy nie jesteśmy jeszcze gotowi na granie o coś w tej lidze, bo kilka było dzisiaj takich sytuacji, w których nie kontrolujemy kompletnie emocji i w zupełnie niegroźnych sytuacjach faulujemy przeciwników, ratujemy się wślizgiem, gdzie wślizg w piłce nożnej to jest akcja ratunkowa, a nie coś, co powinno w każdej akcji występować. No i sami sobie jesteśmy winni, także z meczu, gdzie mamy wszystko pod kontrolą, robimy mecz, którego kompletnie w drugiej połowie nie mogliśmy skontrolować. Co prawda granie w 10 to jeszcze nie jest problem, bo mamy swoje zasady i wiemy, co robić na boisku, i tak też wyglądały 20 minut drugiej połowy, gdzie wszystko było pod kontrolą. Natomiast w drugiej połowie wyszła jakość Sandecji. Wolsztyński przy pierwszej bramce, uderzenie sprzed pola karnego, Wolsztyński przy drugiej bramce, złapanie pleców. Można na wszystko przygotować zawodników, może nie na wszystko, ale na wiele scenariuszy w trakcie gry, ale na taką jakość, jaką zaprezentowali szczególnie zmiennicy Sandecji, ciężko się przygotować. W momencie, kiedy Sandecja ma problemy na boisko, wchodzi kilku bardzo jakościowych zawodników, to nie są zawodnicy na trzecią ligę, tylko na wyższe ligi, a my w tym momencie robimy wymuszone zmiany, bo kadrowo mamy trochę problemów i to było widać, to była przepaść jakościowa w drugiej połowie. Co prawda też mieliśmy sytuację na 3-2 stuprocentową. W tej samej akcji tracimy bramkę na 2-3. Także no mówię, bardziej sami ze sobą przegraliśmy, bo ten mecz nawet w drugiej połowie był do wygrania przy wykorzystaniu swojej sytuacji. No ale niestety trzecia bramka już nas dobiła, jakość zawodnika Sandecji. Jak widać, nie było trzeba zrobić nie wiadomo jakiej akcji, przygotować wielopodaniową sytuację. No, zawodnik Sandecji minął 3 czy 4 nawet zawodników naszych. To jest jakość, która zrobi różnicę w trzeciej lidze i takie drużyny będą regularnie punktowały w trzeciej lidze. Także tak to wygląda. Krótko podsumowując jeszcze raz, jakość Sandecji, szczególnie w drugiej połowie po zmianach, szeroka kadra jakościowa. A my problemy z kontrolą emocji, bo sami sobie ten mecz utrudniamy. No i również, tak jak powiedziałem, jeszcze raz o jakości Sandecji, na którą no już ciężko się przygotować na niektóre scenariusze w trakcie gry. Także gratulujemy Sandecji. No a my mamy jeden punkt po 2 meczach i takie są realia. Musimy teraz się z tym zmierzyć. Dziękuję. Nie jestem do końca zadowolony mimo 3 punktów i zwycięstwa. To nie jestem z tego meczu, szczególnie z pierwszej połowy, zadowolony. Uczulałem zawodników na odprawie przedmeczowej, że mental i głowa w każdym meczu musi być na 100%. Troszkę ospali weszliśmy w tą pierwszą połowę. No i efektem tego były 2 stracone bramki. Ważne zwycięstwo, drużyna pokazała charakter. I ta druga połowa, wiadomo, że przeciwnik był w osłabieniu, ale to też trzeba umieć wykorzystać i gratuluję im, że to zrobili, bo ta cecha, czyli zwycięzcy, jest jakby najważniejsza i oni pokazali ją dzisiaj, że mają, że posiadają tę cechę i z tego faktu jestem bardzo zadowolony. Zdaję sobie sprawę, że grając trójką obrońców z tyłu, tych obrońców musi być minimum 5, a nawet i 6, dlatego szukamy wzmocnienia, żeby była rywalizacja na pozycji obrony. Na pewno kluczowa sytuacja w meczu, czyli wejście zawodników, którzy, chciałbym to podkreślić, którzy w drugiej połowie pojawili się na boisku, bo dali impuls do tego, że ten mecz jeszcze można odwrócić i na pewno ta rywalizacja jest widać i na treningach i w meczach, dlatego cieszy mnie to, bo wiadomo, rywalizacja zawsze podnosi i poziom drużyny i wpływa na wynik końcowy często. Dziękuję.